Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista w Crédit Agricole. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jeszcze jesteśmy na początku roku, także spokojnie możemy sobie porozmawiać o prognozach na 2019 rok. Rok 2019 zapowiada się bardzo interesująco. Tamten rok również był ciekawy, jeżeli oczywiście chodzi o dane makroekonomiczne. Jak pan sądzi, jakie może być tempo wzrostu gospodarczego w 2019 roku? Poprzedni rok był dobry, jeżeli chodzi o PKB. Wysokie tempo, rzeczywiście byliśmy pod tym względem w czołówce europejskiej. Jak będzie w tym roku? Znaczy, żeby dobrze zaprognozować, zawsze trzeba precyzyjnie określić tak zwany punkt startowy, czyli ostatnie dane, jakie mamy, które nam pozwalają na ekstrapolację różnych tendencji. No i jeśli chodzi o 2018 rok, no to jeśli chodzi o same dane o PKB, to mamy tylko dane za pierwsze trzy kwartały i one były bardzo dobre, wzrost w ujęciu rok do roku powyżej 5%. Czwarty kwartał już trochę gorzej. Tych danych twardych jeszcze nie mamy, ale szacując tempo wzrostu na podstawie danych o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy innych wskaźników, tak zwanych miękkich wskaźników, wskaźników koniunktury, można oczekiwać, że już mieliśmy do czynienia ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Prognozuję, że mniej więcej do poziomu 4,5% rok do roku, czyli cały 2018 rok zamknęliśmy najprawdopodobniej na poziomie 5% rok do roku, bardzo dobrze, ale no niestety 2019 rok to już będzie najprawdopodobniej kontynuowanie tych tendencji obserwowanych w czwartym kwartale, czyli dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego. Nie bójmy się, nie mówię tutaj o żadnej recesji, mówię po prostu o lekkim spowolnieniu, lekkim obniżeniu dynamiki tempa wzrostu gospodarczego. Cały rok zakładam, że zamkniemy mniej więcej na poziomie 3,3. Czyli cały czas wzrost, tylko że w nieco wolniejszym tempie. Tak. No, z tym tempem to też musimy trochę uważać, bo to różnie bywa, bo jeżeli tempo jest zbyt wysokie, to też niedobrze dla gospodarki, no bo jednak gospodarka może się przegrzać. Jak pan sądzi, a co będzie tym motorem napędowym naszego wzrostu gospodarczego? Czy to będzie popyt wewnętrzny, inwestycje, handel zagraniczny? Trzeci kwartał był ciekawy, bo tutaj nagle okazało się, że wreszcie inwestycje no, ruszyły. Jak to będzie w 2019 wyglądało według pana? Rzeczywiście, trzeci kwartał inwestycje wzrosły o prawie 10% w ujęciu rok do roku. Bardzo dobry kwartał. No jednak nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna przez cały 2019 rok. Patrząc na te trzy główne silniki wzrostu, czyli konsumpcja, inwestycje i wkład eksportu netto. Wszystkie, jeśli chodzi o konsumpcję i inwestycje, tutaj będziemy mieli do czynienia z lekkim spowolnieniem wzrostu, ale nadal konsumpcja będzie tym największym, najmocniejszym silnikiem. W przypadku handlu zagranicznego jego wkład pozostanie mniej więcej na takim samym poziomie jak w 2018 roku. Będziemy mieli do czynienia jednocześnie ze spowolnieniem eksportu i najprawdopodobniej też spowolnieniem importu, więc te przeciwstawne siły będą się równoważyły i będzie to neutralne dla wzrostu gospodarczego, porównując do 2018 roku. Jeśli chodzi o samą konsumpcję, to oczywiście, tak jak powiedziałem, ona spowolni, jednak nadal jej tempo będzie utrzymywało się na wysokim poziomie i to spowolnienie będzie związane przede wszystkim z tym, że zbliżamy się do poziomu równowagi na rynku pracy. Już coraz trudniej jest nam znaleźć nowych pracowników, czyli zatrudnienie spowalnia. Z drugiej strony wynagrodzenia rosną w dosyć szybkim tempie, ale nie będą najprawdopodobniej już przyspieszać. I to się złoży na lekkie obniżenie dynamiki konsumpcji w tym roku. Właśnie, a jeszcze inwestycje, bo to jest ciekawy parametr, który no, czekaliśmy cały czas jednak na ten wzrost inwestycji. Trzeci kwartał był dobry. Z tym, że tutaj chyba głównym takim czynnikiem napędzającym inwestycje były jednak, był sektor publiczny. I ciągle czekamy jednak na ten ruch ze strony firm mniejszych czy sektora prywatnego. Tutaj cały czas chyba ciągle mamy jeszcze niedosyt, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak, dokładnie. Inwestycje
Jeśli chodzi o całą, całą figurę przedstawiającą wzrost inwestycji ogółem, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jednak rzeczywiście, jak spojrzymy na strukturę, to był ten wzrost, wzrost nakładów na środki trwałe, był rzeczywiście napędzany przez sektor publiczny. Głównie było to związane z tak zwaną górką inwestycyjną w samorządach. W ubiegłym roku mieliśmy samorządy, wybory samorządowe. No i oczywiście w związku z tym realizowane były przyspieszane były różne projekty infrastrukturalne. Jeśli spojrzymy na samo tempo wzrostu inwestycji właśnie w samorządach, one rosły nawet w tempie 80%, więc to jest naprawdę bardzo wysoki wzrost. Jeśli chodzi o inwestycje przedsiębiorstw, dużo wolniej, około 13, powyżej 10%. No ale pamiętajmy, że inwestycje w przedsiębiorstwa charakteryzują się krótkim cyklem, czyli szybko inwestujemy, szybko modernizujemy maszyny, kapitał produkcyjny i później następuje spowolnienie tych wzrostu inwestycji. Częściowo wsparciem dla inwestycji w tym roku, w inwestycji przedsiębiorstw, może być właśnie problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, gdyż część przedsiębiorstw będzie chciała się przestawić na bardziej kapitałochłonne techniki produkcji, zastępując właśnie w uproszczeniu człowieka maszyną. Ale w jakiej skali to będzie, jest to na razie trudne do oceny i też nie we wszystkich branżach jest to możliwe w ogóle do wprowadzenia. No właśnie tak, bo tutaj czyli większy nacisk na automatyzację, czyli przemysł, nowoczesny przemysł, z tym, że jest to chyba domena głównie jednak dużych firm, prawda? Czyli te wskaźniki, o których pan mówi, te 13%, to jest jednak charakterystyczne dla tych przedsiębiorstw 50+, czyli w nomenklaturze GUS-owskiej to są jednak te średnie przedsiębiorstwa. I one rzeczywiście średnie i duże, one inwestują najwięcej, bo to jednak są duże nakłady, wymagane są duże środki finansowe, natomiast w tych mniejszych firmach ciągle te niedoskonałości inwestycyjne czy braki inwestycyjne są widoczne. Tu jest problem jest taki, że tych danych o inwestycjach w mniejszych przedsiębiorstwach nie ma, a raczej powinien powiedzieć, dowiaduję się z mniejszą częstotliwością. Dane są półroczne, roczne, więc nie możemy ich aż tak dokładnie śledzić i też w takim rozrobieniu branżowym pod względem sektora własności, jak te inwestycje firm właśnie 50+, tak zwanych. Ale można sądzić, że rzeczywiście tam ta dynamika wzrostu jest mniejsza. Pewnie jest też ona ograniczona przez ogólnie pojętą niepewność co do perspektyw na przyszłość. Też właśnie niektóre firmy, tak jak powiedziałem, będą się wstrzymywać z inwestycjami, chociażby dlatego, że nie wiedzą w uproszczeniu, czy znajdą ludzi do obsadzenia tych maszyn. Więc w takim wypadku, jeśli nie są w stanie znaleźć nowych pracowników, po co inwestować? No właśnie, to jest rynek wewnętrzny, a też rynek zagraniczny, prawda? Czyli to jest wpływ w ogóle na wzrost gospodarczy, duży wpływ na wzrost gospodarczy, a też na chociażby na inwestycje. Jak pan sądzi, jaki wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce będzie miała sytuacja w największych gospodarkach europejskich i no, nie tylko europejskich, bo chodzi zarówno o Niemcy, ale też i o Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone? Bardzo możliwe, że będą kontynuowane tendencje, które obserwowaliśmy w 2018 roku, czyli stopniowe spowolnienie aktywności u naszych głównych partnerów handlowych. Będzie to związane z dwoma elementami. Pierwszym, spowolnieniem handlu zagranicznego, światowego handlu. Nie mówię tutaj już samej Europie, ale dochodzi do tego Chiny, Stany Zjednoczone, tutaj negocjacje dotyczące elementów protekcjonistycznych, różnego rodzaju cła i tak dalej, które negatywnie przekładają się na aktywność gospodarczą w całej strefie euro,
w Niemczech. Do tego mamy negatywną sytuację w branży motoryzacyjnej, dekoniunkturę w tej branży, gdzie i w Stanach Zjednoczonych, i w Niemczech, i w Chinach mamy do czynienia ze znacząco spowalniającą sprzedażą samochodów. Jest to częściowo związane z słabszym popytem, częściowo z nowymi regulacjami środowiskowymi, ale również jest to też taki papierek lakmusowy dotyczący nastrojów konsumenckich, no bo konsumenci, samochód jest ważnym zakupem, więc konsumenci wstrzymując się z zakupem samochodu, pokazują, że są niepewni, jeśli chodzi o przyszłe warunki gospodarcze. No właśnie, bo to jest kwestia handlu zagranicznego, ale też nastrojów, pewnych nastrojów panujących w gospodarce, czy w ogóle w społeczeństwie. A jak pan sądzi, jaki może być wpływ Brexitu na polską gospodarkę, czy w ogóle na gospodarkę europejską, ale szczególnie jednak na polską? O Brexicie celowo nie powiedziałem wcześniej, gdyż jest to bardzo niepewny element tej całej układanki światowej, gdyż tak naprawdę trudno jest stwierdzić, co nastąpi w najbliższych dniach, tygodniach, jaki będzie koniec tej historii brexitowej. Tak na razie naprawdę nic nie wiemy. W ciągu tygodnia dowiemy się, jaki jest wynik głosowania w brytyjskim parlamencie, czy brytyjski parlament przyjmuje porozumienie, które wywalczyła premier Theresa May z Unią Europejską, i wtedy mamy do czynienia z kontrolowanym wyjściem Wielkiej Brytanii ze strefy euro, i prawdopodobnie wtedy efekty będą, negatywne efekty na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będą ograniczone, czy scenariusz skrajny, nie zostanie przyjęte to porozumienie, no i wtedy zaczyna się dużo, dużo gorsza historia, czyli tak zwany twardy Brexit albo odsuwanie w czasie tej decyzji. Co wtedy będzie, trudno stwierdzić, ale skutki będą na pewno dużo bardziej ostrzejsze dla Polski niż w przypadku tego łagodnego rozwiązania sprawy. No, skutki będą bardzo poważne zarówno dla gospodarek europejskiej, jak również dla Wielkiej Brytanii, która zresztą przygotowuje się również na wypadek tego najczarniejszego scenariusza, czyli rozstania bez porozumienia. Jest parę punktów, w tym roku będzie oczywiście kilka punktów takich niejasnych, podnoszących poziom ryzyka w gospodarkach. Jak pan sądzi, czy wybory do Europarlamentu, które będą w maju, one mają już wpływ na prognozy gospodarcze, a może nie tyle na gospodarcze, co na prognozy walutowe, na rynek walutowy? Jak to z pana perspektywy wygląda? Panie, jeśli chodzi prognozy gospodarcze, czyli te wielkości jak PKB, inwestycje, konsumpcja, prawdopodobnie one mają ograniczony wpływ. Dużo ciekawsze są z punktu widzenia właśnie kształtowania się rynków finansowych, chociaż ten efekt pewnie zobaczymy dopiero bliżej samych wyborów, jeśli już będziemy mieć bardziej precyzyjne sondaże, jak rzeczywiście te wybory będą przebiegać. Na razie ciężko jest stwierdzić, chociaż jaki będzie efekt wyborów, chociaż rzeczywiście te wybory będą ważne z kilku względów. Przede wszystkim nie będzie już tam Wielkiej Brytanii, więc liczba parlamentarzystów nam spada. Pytanie, jak zmniejszona liczba miejsc się rozłoży pomiędzy obecne partie. Najprawdopodobniej obecne dwie największe partie nie będą miały już łącznie większości w Europarlamencie. Pytanie kolejne jest, co z partiami eurosceptycznymi? Czy uda im się zdobyć większą liczbę miejsc? A nawet jeśli uda im się zdobyć większą liczbę miejsc, to czy to będzie bardziej rozczłonkowany elektorat, powiedzmy, czy raczej będą w stanie się one zjednoczyć i coś zmienić? Na razie ciężko jest to stwierdzić. Czy już perspektywa wyborów do Europarlamentu jest uwzględniana w prognozach gospodarczych, czy jeszcze, tak jak pan powiedział, jeszcze jest za wcześnie, jeszcze tego ryzyka jeszcze się tutaj nie da wyważyć? Zwykle to jest tak, że przedstawia się prognozę na przykład kursu walutowego, jakąś główną, bazową ścieżkę,
i w ramach niej podaje się czynniki ryzyka, które tutaj w tym przypadku mogą zarówno wpływać w górę, jak i w dół. W przypadku wyborów do Europarlamentu trudno jest obecnie stwierdzić dokładnie, jaki będzie precyzyjny wynik tych wyborów, więc właśnie raczej ekonomiści wymieniają go jako czynnik ryzyka, a nie jednoznaczny wpływ w górę lub w dół dla konkretnych ścieżek. Im bliżej wyborów, tym bardziej więcej pewno będziemy wiedzieć i będziemy mogli to również wycenić. Dziękuję bardzo panu za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Krystian Jaworski, starszy ekonomista w Credit Agricole. Dziękuję.